Siemo, witam. Ostatnio wyczaiłem nowy survival, w sensie nowy survival na Steamie, no. Znalazłem dopiero tą gierkę, ale ta gierka już chyba jest trochę czasu na Steamie. Ale jakoś nie słyszałem o niej wcześniej. Także zagramy sobie. Graficznie spoko, ja ogólnie lubię taki styl graficzny. Pyk, whatever, cokolwiek. Tu mamy. Ja bym tu dał Soldiera. O, powiedzmy. No i tutaj mamy poziom trudności. Mamy Permadefa. Permadefa bym zagrał, ale może następnym razem. Jeżeli chodzi o poziom trudności, to bym wziął ten troszkę trudniejszy niż standard. Żeby było troszkę trudniej. Ja lubię, jak gierki są trudniejsze. No i zaczynamy. Giereczka. O co chodzi w gierce? No jest to po prostu survival. Czyli musimy przeżyć. Tutaj mamy nasz ekwipunek. Na chwilkę odpaliłem tę grę, także powiedzmy, że wiem co nieco. Mamy mapkę. Tylko problem z tą mapą jest taki, że nie widać, gdzie ja jestem. Nic nie widać na tej mapie w zasadzie. W sensie, no nie wiem, gdzie jestem, nie? Więc nie wiem, może trzeba jakąś mapę znaleźć in-game. Jest tu jakieś miejsce na mapę. Tu jest kompas. Możliwe, że kompas znajdę, albo tu jakieś urządzenie, to wtedy będę widział siebie na mapie. Nie wiem. Wiem, że są jakieś safe zone też w tej grze. Przynajmniej tak mówił opis na Steamie. Więc i można handlować z NPC-ami. I tutaj mamy zombiaki. Tylko pytanie, czy jest sens bić te zombiaki. Ja bym sobie poszedł dalej i po prostu coś polutował. Dobra, tu są jakieś dwa zombiaki, to możemy je pyknąć na szybkości. Shambler. Dobra, jeden padł. Nic nie miał ciekawego, okej. Okay. Tu jest jeszcze jeden. Czyli to jest sprinter jakiś. Ale ja mały damage mam tym nożykiem. Dałoby się ogarnąć coś lepszego. Cloth. Okej. Okay. Tu jest jakiś secure container i nie wiem, czy nie tracę tego, jak umrę? W teorii tak powinno być, jeżeli to jest secure container, nie? Nie powinienem tego tracić. Dobra, nic nie miał zombiak. I co? Ja bym chciał wejść do jakiegoś domku. I sobie coś polutować, zobaczyć, co ja tu mogę znaleźć ciekawego. Tylko tak, tędy nie wejdę. A tu jest zombiak kolejny. Walniemy sobie go. Pyk. Lampa. No, i aktualnie największy minus tej gierki jest taki, że ona jest single player, nie? Bo moim zdaniem taka gierka ma mega potencjał na multi. No ale póki co nie ma multi. Chociaż w przyszłości chyba ma być. Tylko nie wiem, czy to będzie po prostu co-op, czy normalnie PvP, nie? Bo na PvP, no to by mogło być gigafajne. Mam latarę. I mam jakieś coś. Jakiś materiał. Dobra, możemy to przeszukać sobie. Co to jest? Rider Jacket. Rare. Dobra, biorę to. Czemu ja tego nie mogę ubrać? Co? Czekaj, to co? A, tutaj. O, i to ma sloty dodatkowe. Ciekawe, czy to mi jeszcze coś daje oprócz tego, że ma sloty. Jest fura. Ale tą furą chyba nie da się jeździć. Tu może broń będzie? To jest namiot. Jakieś dziwne rzeczy. Macha. Gwoździe. Kolejna lampa. No i problem jest taki. Ja z tym namiotem nic nie mogę zrobić. Tu co mamy ciekawego? Currency briefcase. Dobra, wezmę. No i tyle. Tego wręcza chyba nie potrzebuję. Dobra, czyli w tym budynku w zasadzie niewiele było. Przydałaby mi się jakaś, kurde, broń lepsza. Dobra, tu sobie wejdę. Tak, przeskoczyłem. Tam jest zombie, już chyba do mnie leci. A. Przydałaby się jakaś lepsza broń, bo mega długo bije tego zombiaka. Tego nożyka podstawowego. O, plecak, nice. I woda.
Belka wody. Git. Czy ja mogę tu wejść? Mogę. A w sklepie to chyba jedzonko głównie będzie. Chyba, że nawet nie. Zobaczmy, woda. Książka, papier. Nie wiem, biorę, no jest napisane, że można to sprzedać niby. Bo jeszcze nie wiem gdzie. Oj. Z dwoma zombiakami jest taki problem. O dobra. Nie ma jednak problemu. Czy z zombiaków w ogóle ammo może polecić? Giga ciekawe. Dobra, to mam. To jeszcze musiałem przeszukać. Dobra. I co dalej? Tu muszę zobaczyć ten drugi sklepik. Nie wiem, jak łatwo można tutaj znaleźć broń. To jest woda i jedzonko, okej. Co dalej? Kurde, zombiak się zlerował. Chciałbym iść do jakiegoś kolejnego budynku, tutaj na przykład. Znajdziemy ten zombiak? Nie wiem. Dobra, tu coś mamy. Money pouch, glowsy. Nie, może mnie nie znajdzie ten zombiak. Fishing. Przeczytamy sobie. Dobra, tutaj chyba tyle. Ten zombiak wydaje mi się, że nie może tutaj wejść. Nic nie ma. Oj, ale inny za to wlazł. Nie widzę jego HP. Dobra, padł. O kurde, ale plecak. 5 na 5? 4 na 5. I lockpiki jeszcze. I dobra, ja sobie przerzucam to do tego plecaka. Po prostu. Tego money poucha. Cyk i cyk. Dobra. Mogę tu dać. Że aktualnie hajsu żadnego nie znalazłem jeszcze. Okej, czy ja mogę są bandaże. Raksy potrzebuję na bandaże, a raksy się robi z klofa. Dobra, bandaż. Craft. Dobra, mam bandaże. I co? Już. Nie mogę dać na slota bandaży? Aha, na szóstkę mogę dopiero. Okej. Okay. Dobra, czyli się uleczyłem. Oj. Gdzie fioletowe rzeczy znajduję, ty? A nie czuję się, jakbym grał w Tarkowa, nie? Albo w arenę, breakout prędzej. Tam były różne kolory przedmiotów. Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze jest. Szafka. Nie wiem, jakiś skill, okularki, tyle. Tylko no nadal nie mam broni żadnej lepszej, nie? Jest trochę lipa. Cyk. Nic tu nie ma. Koniec zabieg leci? Coś tam chodzi, ta. To sprinter. Nawet. A ciekawe, czy to są NPC z bronią na przykład, czy tylko zombiaki. Jest nożyk. 16 damage'u. No niby troszkę lepszy od mojego. Niewiele, bo niewiele, ale troszkę lepszy. Broń. O kurde. Niedobrze, 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 niedobrze. Dobra, przeżyję. Kurde, ale tutaj tych zombiaków przebiegło. Plecak miał. Walkie-talkie. O, i pieniążki. Nie wiem, czy lepiej do tego money pouch to chować, czy gdzie. Dobra, coś tu jeszcze było, nie? Kolejny fishing. No, coś tam. Nailsy. Telefonik. Przesełko.
Dobra, tutaj tyle. Co tu mamy? Pralka. W pralce nic ciekawego. Kolejny zombiak. Po 16 teraz bije, no to i tak giga. Giga mało, nie? Tu może będzie coś? Jedzonko. W lodówce tu też raczej chyba jedzonko będzie. Woda. No to nie wiem co to jest. No wody mam niby, to mogę to wypić i to zjeść. O. Mogę najpierw zjeść, a później wypić, ale whatever. A tu się jeszcze dwa zabrakowały. Zombiaki. Jeszcze jeden. Sprinter. Dobra. Ten nic nie miał. Ten miał puszkę rozwaloną, to mi niepotrzebne. Aha, jeszcze na górę można iść. Ale wielki ten budynek. Ty, tu jest chyba kilka pięter, to tu sporo potencjalnie i temu może być. Dobra, teraz to przeszukam i widzimy się jak znajdę coś ciekawego. Jakieś spodenki. Znalazłem coś takiego, duffel bag. Open equip. To jest jako plecak chyba. Nie wiem czy to są auta, bo jak są. To paliwko by mi się wtedy przydało. Także wezmę w razie czego. Latarę mam, dobra. Dobra, mam brońkę. Hunting knife. To ma damage 27. Także better. Plecak. Kamera, dobra, nic ciekawego. Mam lepszą broń, więc zombiaki powinny szybciej padać teraz. Teoretycznie. Maska przeciwgazowa, nie mam pojęcia czy będzie mi potrzebna. To co mamy? Znowu fishing. I lampa. Nie no dobra, nie biorę. Nic tu nie ma. Dobra, w zasadzie to brońkę lepszą mam. Pytanie co dalej? Miążki. Musiałbym kurde... To miasto znaleźć, nie? Żeby coś kupować albo sprzedać. Nie wiem jak to dokładnie wygląda, tylko no jak tu znaleźć to miasto? Skoro... Nie mam mapy. Wezmę. No i tyle, nic tu więcej sensownego nie ma. Dobra, nie wiem czy tu można furę znaleźć jakąś do jeżdżenia. Widziałem na trailerze, że niby są tu fury. Tylko... No pytanie jak taką furę znaleźć, nie? Tu raczej nie ma nic. O kurde, znalazłem jeszcze chyba lepszy plecak. 6 na 8, 5 na 5, ta. Kurde, nie da się tego jakoś szybciej przenieść? Chyba nie. Chyba muszę pojedynczo. Open, o mogę tak, dobra. Chyba powinno być troszkę szybciej, a jak zrobię tak? Na ziemię. Ty, mogę na ziemię to wywalić. Zamienić te plecaki. I teraz po prostu wziąć. Drugiego money poucha chyba nie potrzebuję, ale to najwyżej wezmę, sprzedam. Ten czy potrzebny drugi plecak? Chyba nie. O, wielki jest ten plecak. Nice. Teraz to można sobie lutować, nie? Jedzonko. O, jest zombiak. Teraz zombiaki bije. Po 27, a czasem po 30, więc dużo szybciej schodzą. Tylko no dalej nie wiem co z tą furą. Ewentualnie... Toolbox? Okej. Okay. Materiały tu można chować. To... I fajne, bez kitu. Boksiki jak...
Jak w jakimś Starkowie. Spoko. Co tu jeszcze mamy? Ropa. To. Hełm wezmę. Krzesełko. Nie wiem, czy krzesełko jest mi potrzebne, chyba nie. Nie wiem, czy deszcz w ogóle coś robi, czy powinienem unikać deszczu, ale chyba nie. I pytanie, czy w takiej grze jest sens zrobić w ogóle swoją bazę, nie? Jakkolwiek. Oho, zombiak. Gdzieś mi tu chodzi. Nawet dwa. Ale teraz one szybko padają, także... bez problemu. O, pieniążki. No nic, no będzie trzeba. Więc tak, następnym razem. Gdzie plan na kolejny film jest taki, żeby znaleźć furę. I... znaleźć safe zone'a. Bateryjka jakaś. Czy miasto po prostu, żeby... sobie coś kupić, czy też sprzedać, nie? Ty, siekiera tam była. Biorę ją. Zlevelapowałem, to też chyba jakieś skille są. Teraz zobaczymy. Nie, gdzie są skille? Nie ma skilli. Nie wiem, dostałem level up, ale nic mi to nie dało. Dobra, ja muszę bandażek zrobić, nie? No jest kurde kiepsko. Generator. Nie wiem, czy to mi się kiedyś przyda. Ale powiedzmy, że tak. Patelnia. 30 damage to ma. A to ma 27. To tak średnio bym powiedział. Szczerze mówiąc. Paliwko mam. I paliwko mogę wziąć jeszcze jedno tutaj. To mogę wziąć. Rope. Pieniążka. Nie no, tutaj siekierki nie biorę, bo to bez sensu. Useless ona jest, imo. Dobra, wszedłem w jakieś namioty i tu będą militarne rzeczy. Może będzie coś... ohohohoho. Snajperka, Saiga. I hełmik. Militarny, kropka 308. Face mask. Dobra, tu można... fajne rzeczy chyba znaleźć. O, jammo nawet. Biorę całe ammo. Ciekawe, czy jest ammo boksik. Jak na różne rzeczy są boksy. To wydaje mi się, że na ammo też będzie. Keycard. Briefcase. Biorę. Cosmele weapon. Gunpowder. Czyli co jest? On mnie zaskoczył. Łop. Jeszcze coś? Chyba nie. Ammo. Że nie ma miejsca trochę na to ammo już powoli. Zobaczymy tutaj. Plecak, ale on jest mniejszy. Co? A, to jest jakby skrzynka. Pickaxe. Pickaxe by się przydał. Ogólnie. Tylko... jak ja mam to zrobić? Nie wiem, czy ten generator będzie mi potrzebny. Ale w teorii w takich grach... może się przydać. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak. I wezmę to. Dobra. Nie wiem, no trzeba gdzieś jakąś bazę ogarnąć. Bo jest lipa. Miejsce w plecaku się kończy. Nie mam gdzie tego dawać. Jest kiepsko. Albo jakąś furę, jeżeli do fur da się chować rzeczy. Dobra, to co? Zakończymy sobie tutaj. Następnym razem sobie znajdziemy jakąś furę.
Zobaczymy, czy można do niej chować rzeczy. Jak tak, to pochowam to wszystko i... O kurde. Skąd te zombiaki się biorą? I po prostu pojedziemy sobie w poszukiwaniu safe zona. Także tyle.